Siemanko, w kolejnym odcinku stary Arsenal na moim kanale. Dzisiaj trochę sobie porozmawiam na temat tej kariery. Zarzucono mi, że ciągle mój skład jest praktycznie taki sam, więc powiem tak, zgadzam się z tym. Praktycznie mało przeprowadzam zmian wyjściowej w jedenastce i tak od tego odcinka chciałbym trochę pozmieniać. Nie, że będę od razu całą jedenastkę zmieniał czy coś, ale dawać szansę też innym zawodnikom, żeby się pokazali. Robić bardziej przemyślane transfery, bo niektóre po prostu były chyba nie najlepsze moim zdaniem. Na pewno będę albo po zakończeniu tego okienka transferowego, albo na początku nowego sezonu negocjować nowe kontrakty z zawodnikami, usuwać wszystkie premie tym zawodnikom, którym dałem, żeby moje pieniądze z funduszy, co mam pieniądze na transfery, nie szły na jakieś głupie premie. No tam głupie premie, no wiadomo, ale nie, żebym ich nie marnował, po prostu jakieś tam premie, co dałem. A na początku nie ogarniałem się tego systemu, teraz wszystko wiem. I żeby te premie nie dawać, po prostu nie dać tam premii za 10 meczów, czy za 20, czy za 5 bramek, czy za 5 czystych kont. Będę też bardziej, jeśli chodzi o treningi, szkolił młodych zawodników, skupiał się na tych młodszych, a nie tych, co też są młodzi, ale oni już mają dobry overall, grają jeszcze mecze, więc oni będą się rozwijać, a raczej na takich innych, jak Reiss Nelson. Widziałem u jednego youtubera zagranicznego, którego jedynego oglądam z kariery, a Reiss Nelson u niego się rozwijał o 16 overalla, więc chłopak umie się rozwijać, byśmy mieli fajnego młodego zawodnika z ławki. Na pewno też będę rozwijał Adrabio i tych wszystkich młodych, tak po kolei, jak to będzie leciało się dzisiaj pierwszym odcinku. Pierwszy mecz w tym odcinku, derbowy z Chelsea, no Victor Moses mnie tak porobił. No postaram się, żeby to było ciekawsze, żeby skład ciągle nie był taki sam. Coś zmieniać, bo ostatnio jednak moja forma nie jest najlepsza. Widzimy, drużyna nie funkcjonuje najlepiej. Coś się zacięło i myślę, że zmiany mogą coś tu dać, ale patrząc na ten mecz, na pewno, jak na razie jest za. Postaram się trochę pozmieniać formację. Tutaj dałem na dwóch napastników. Ale jak na razie to nie idzie. Coś obrona zawodzi. Też trochę popełniłem błąd nawet na wahadłowych dwóch ofensywnych zawodników. Ale tak to jest, człowiek się uczy na błędach i mam nadzieję, że te błędy zmienię. Naprawdę ten mecz był katastrofalny. No to nie ma co komentować, to patrz, Eden Hazard sobie przyjmuje, pyk, pyk. No nie, to było naprawdę, ten mecz to był wielka jednak katastrofa. 3 do 0 z Chelsea. Brak pytań, następny mecz zagramy z Brighton. I wam powiem, że ten scoreboard z FA Cup o wiele bardziej mi się podoba niż od Premier League. Tu Hazard sobie kopie, wow, super, fajnie. No 3-0 w pierwszym meczu w sezonie z nimi wygraliśmy. Tu jednak nas Chelsea zjechało i to dosyć bardzo. No nie najlepsza forma, ale miejmy nadzieję, że uda mi się transfery, które chcę zrobić, które moim zdaniem są będą sensowne. Teraz będą transfery, które będę chciał zrobić sensowne, ale jak na razie. No brak mi funduszy na to, żeby kupić jednego dobrego środkowego obrońcę. No, widzicie statystyki, 6 strzałów, 2 celne. To nie było najlepsze spotkanie w moim wykonaniu. Miejmy nadzieję, że w następnym meczu ligowym z Bornym się zrehabilitujemy. Tutaj mecz z Brighton, czyli rundzie. Tutaj Alexis Sanchez wraca po kontuzji. I to jest na szczęście wraca nasz najlepszy piłkarz. To jedziemy dalej. Sanchez może grać. Oferta za Hectora Bellerina 36 milionów, ale ja Hectora Bellerina nie sprzedam. Oferta od Juventusu nie ma bata, żebym go sprzedał, bo Hectorem gra mi się naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. No i nie sprzedam. On ma chyba 22 lata? 20? Ile tam było? Nie wiem. Jestem już ślepy. Ale niech wraca po kontuzji. Bustos wraca Sanchez. Bardzo fajnie. Mogę grać. Dzięki, że może zgrać Alexis. Tutaj trening pierwszy w tym odcinku. Timo Werner, ale to był ostatni raz, kiedy wziąłem chyba Timo Wernera, będę już brał tych młodszych, bo Werner gra, ma już wysoki overall, taki Adrabio, który ma duży potencjał, będzie się szybko rozwijał w tych treningach. Gramy z Emirates Cup, FA Cup, Emirates FA Cup i z Brighton, wyjściowy skład, no i ich pierwsza jedenastka. Naprawdę scoreboard o wiele ładniejszy niż ten Premier League. To jest moja opinia. Widzimy skład Brightonu, zaraz zobaczycie mój, no oczywiście kompletnie rezerwowy. Ale ten mecz dał mi szansę sprawdzenia piłkarzy, na których mało stawiam. I może któryś tak mi zaimponuje, że zagram w następnym meczu Premier League. Zobaczcie na mój skład, no dużo zmian. Jest Christian Bieri, choć nawet Tavary Moore po raz pierwszy w tym sezonie wybiega na boisko. Lucas Perez w ataku.
No jedziemy z tym skrótem już z tego spotkania. Początek meczu rozpoczyna drużyna oczywiście gospodarzy. Wymiana kilku podań. Bruno Perez na prawym skrzydle, ale źle podaje do naszego piłkarza. Perez świetnie do Welbecka górą. Dany Welbeck w polu karnym. Dobrze sobie opanował piłkę. Welbeck strzela. No ale Tim Krul niestety do broni. Kolejna moja akcja. Sancho. Ładnie tutaj się zawinął. Pola do Zelalema. Ten do Pereza. Wyszedł do Pereza. Perez strzela. No fatalnie. Pudło Hiszpana. Co 43 minuta. Ryan Sessegnon w polu karnym. Sessegnon. 1-0. Debiutancka bramka w barwach Arsenalu tego 18-latka, czy ma 17 w FIFA, już nie wiem, czy jeszcze, może mu już skoczyło na 18 lat, ale świetnie włączył się do tej akcji Ryan Sessegnon. Asystę zalicza chyba Jadon Sancho, tak jest, no dobre wykończenie lewą nogą młodego Anglika, 1-0 z Brighton. Już druga połowa spotkania, Sancho w polu karnym, no i tu powiem, że karny sędzia go nie podyktował jeszcze. Zobaczyłem na powtórkę po tym wydarzeniu. Moim zdaniem rzut karny. Zobaczycie zaraz to na zbliżeniu. Zobaczcie, no. No to jest karny, no ale no widać, że sędzia nie widział. No nie mamy systemu VAR, to sobie nie zobacz. Akcja Brighton. Gross do Lekaja. Tu Baldock w polu karnym. Jak ta piłka w ogóle przeszła? Ale Alban Lafont jest na posterunku. No fatalne zachowanie mojej obrony. Tutaj końcówka spotkania, Gross strzela i Lafont po raz kolejny nas raduje. No i wygrywamy to spotkanie i jesteśmy już w czwartej rundzie FA Cupu. Skromnie 1-0 po bramce Ryana Sessegnona, ale naprawdę grało mi się przyzwoicie. Cieszy wygrana, cieszy awans, bo FA Cup chciałbym wygrać Ligę, Ligę Europy, FA Cup. Dlatego Puchar Ligi kompletnie olałem, bo myślę, że to jest taki puchar, że nie wiem po co w ogóle jest on grany. Dzisiaj już dwa mecze, jeszcze będzie oczywiście jedno spotkanie w tym odcinku. Kolejne, Mathieu Debussy, oferta z Real Sociedad, chciałem ponegocjować. Zaraz zobaczycie co zrobiłem, od razu zaakceptowałem ofertę. Chciałem dać kontrofertę, a dałem akceptuj. No, tak jest. No, to właśnie to. Jestem mistrzem negocjacji, o tym to już chyba wszyscy wiedzą. Tutaj kolejny trening, jeszcze na Andrzej Timo Wernera, ale to chyba był już ostatni raz. Tutaj mamy Lucas Perez sprzedany i zasila nasza kasę naszego klubu, zasila 18 milionów. Teraz bliżej na zanika Santi Cazorla. No Santi już ma 33 lata, więc no jednak trzeba się go pozbyć i sprawdzić fajnego zawodnika, już doświadczonego, ale młodego, jak na przykład Leon Goretzka. Kolejna oferta za Bellerina oczywiście odrzucona, nie sprzedam go do Sevilli. No i co, no zaraz przejdziemy do ostatniego spotkania w tym odcinku. Mecz z Bournemouth na ich stadionie. Tutaj chcemy Chile, chcemy, ale ja nie chcę. Nacho Monreal, też go wystawiłem na sprzedaż. Ma 37 lat. Anderlecht. Możliwe, że się chyba nie dogadają, jeśli chodzi o pensję. Bo jednak Monreal dużo zarabia, a taki Anderlecht raczej mu tyle nie da co Arsenal. Witamy na Vitality Stadium, mecz z Bournemouth. Skład gospodarzy Begovic w bramce, potem Smith, Ake, Francis i Daniels. W pomocy Stanislas, Surman, Arthur i Ottavio. I tutaj mamy Gugley, jakiś chyba nowy zawodnik i Jermaine Defoe na ataku. A te rezerwowe ktoś nowy? Nie, same stare twarze. Ja w tym meczu, jak czekaj jaką formację dałem, już sam nawet nie pamiętam. Mój skład w bramce, Alban Lafont w pomocy, obronie Bellerin, Adrabio, Kościelny i Kolasina, czyli graną czwórką obrońców. Ten Saul Alena i Ramsey. Asensio Sanchez i Lacazette. Tutaj trochę w tym odcinku szukałem nowej formacji, której by mi się grało dobrze, no bo ostatnio te wyniki nie są najlepsze. Akcja strzał Saula obok bramki. Zazwyczaj Hiszpan takie sytuacje po prostu trafią. Kolejna akcja Alena, Lacazette, znowu do Saula. No i teraz tym razem słupek. No Saul Niguez w tym meczu pokazuje się świetną skutecznością. Kolejna akcja, Carlos Alena, Alena do Asensio, Marco Asensio. No i broni Asmir Begovic. Tutaj akcja moich rywali, Stanislas. Stanislas podaje strzał, ale broni Alban Lafont, jest w bardzo dobrej formie, młody Francuz.
Kolejna akcja, Borneo, Arthur, Surma, Defoe, Wigley, Stanislav, no piękna akcja Borneo, no to było przepiękne, no niestety tracimy bramkę. Junior Stanislav w 82 minucie wyprowadza swoją drużynę na prowadzenie, no nie jest najlepiej. W tym meczu szansę dostał Adrian w pierwszym składzie za dobry mecz FA Cup. Naprawdę ten chłopak ma potencjał, a tu niestety przegrywamy, jesteśmy blisko straty kolejnych punktów. Zobaczmy jeszcze raz na powtórce, no to była piękna klepa, pyk, pyk. Jeszcze to podanie, to chyba Arthur zagrał do Stanislasa, no nie spodziewałem się, myślałem, że Arthur uderzy. Anglik świetnie wykończył sytuację. Końcówka spotkania, Aaron Ramsey świetnie wypuszcza Timo Wernera. Timo Werner, Werner ratuje jeden punkt dla naszego zespołu. No Niemiec szedł z ławki i uratował nas przed porażką. Świetnie Aaron Ramsey tutaj zagrał, świetnie się uwolnił Timo Werner, uciekł Francisowi. Nie do szans Bengowiczowi, 1-1 i takim wynikiem kończy się to spotkanie, więc odcinek strasznie słabe wyniki. 3-0 z Chelsea, 1-1 z Bornym, bo w lidze no, udało się wygrać FA Cup, ale no, liga jest najważniejsza. Miejmy nadzieję, że w następnym odcinku będzie lepiej, że uda nam się w końcu uzyskać budżet na nowych zawodników. Tutaj Bilika, byli blisko upgrade'u, Sancho i Adrabio też trochę coraz bliżej 60. Oberala 67. No i zaraz będziemy kończyć to spotkanie, ten odcinek. Jeśli dobrze pamiętam, to Marcus Rashford przeszedł prawie za 50 baniek do Leicester. No to naprawdę transfer nierealny. Nie wiem co Manchester zrobił Rashfordowi, że on uciekł. Tutaj oferta za Szogdera Mustafiego z PSG, ale oczywiście odrzucamy ofertę. Mustafi to jest jeden z naszych filarów obrony, więc na pewno niego nie sprzedamy. Kupuję nowego obrońcę, ale nie będę pozbywał się jednego z moich najlepszych. Następny odcinek rozpoczniemy od spotkania z Crystal. Miejmy nadzieję, że to będzie spotkanie dobre na odbudowę, ale nadal jesteśmy liderami. Mamy 2 punkty przewagi nad drugim Watfordem i 5 nad Manchester City, które ma jedną mecz do tyłu. Jeszcze oferty, comiesięczny raport zwiadowczy. Zobaczmy, co słychać od naszego skauta. Nie wiem, czy w ogóle ci młodzi zawodnicy mi się kiedykolwiek przydają w tej karierze. Może kiedyś przydadzą, może nie skończę tak szybko nagrywać tej kariery. Kto wie, co tu się wydarzy. Czemu ja tego nie przesymulowałem? Dobra, jedziemy. Lim Harrison, nie myślałem, że on ma duży overall. Potencjał naprawdę ma mały. Ja go zostawiłem w ostatnim odcinku. No więc na pewno go zostawi, na pewno trzeba go wywalić. Jak na 17 lat mam 1,88 m, kurde, ja mam 23 i mam 1,75 m. Liam Harrison nara, Bell zostaje, Griffiths też będzie nara, Oscar Hughes, ależ ma potencjał chłopak. Bell też podpiszemy kontrakt, tutaj no papa, Richardson papa i Henry Griffiths papa. Oferta za Alexisa Sancheza, Bayern Monachium chce kupić naszą gwiazdę, więc postanowiłem negocjować. Dają nam 86 milionów, a ja nawet bym nie wiedział, kogo mam za to kupić. Naprawdę, no. Nie wiedziałbym. Takie transfery to raczej się przeprowadza w lecie. Jakbym w lecie dostał taką ofertę, może bym trochę jeszcze podciągnął i może bym wiedział, kogo kupić. A tutaj nie wiedziałem, więc postanowiłem się trochę pobawić z Bayernem. Dajcie 186 milionów, jest wasz. Ale to była ostateczna oferta Bayernu, więc oczywiście ją odrzuciłem. No przecież nie sprzedam Sancheza w zimie. Już jest trochę wiekowy, ale to może w lecie. Tutaj mamy, że Tottenham chce Virgila van Dijk'a i oferta za Joela Campbella. Tą ofertę chyba zaakceptowałem, nie wiem, już po odcinku. A ja z wami się już teraz powoli żegnam. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do następnego odcinka.